Dzień dobry Państwu. W to wczesne popołudnie chciałbym przywitać naszego specjalnego gościa, pana senatora Bolesława Piechę. Współczynniki średniego przeżycia Polaków, jeżeli chodzi o nowotworowe choroby, lokują nas między Bułgarią, Albanią i potem już z Afryką. I potem już z Afryką, że Europy brakło. Tak jest kiepsko. I teraz już limitów nie będzie, tak powiedział Arłukowicz. Ja mu nie wierzę, no ale pewnie można mu dać jakiś tam kredyt zaufania, że będzie. Dlaczego mu nie wierzę? Ja mu nie wierzę, bo ja się zajmuję ochroną zdrowia profesjonalnie i jako samorządowiec, bo byłem samorządowcem, i jako przedsiębiorca, bo kierowałem dużymi szpitalami, dużymi przychodniami, i jako polityk w sumie, tyle lat, ile Arłukowicz ma prawie lat, prawda? Więc mu nie wierzę, bo on jeszcze niczego nie pokazał i znam go dobrze z Komisji Zdrowia. Otóż pierwszą sprawą, na którą każdy z nas się spotka, jeżeli będzie miał coś bardziej skomplikowanego niż zwykły katar, to będzie musiał się szarpać lekarz, pacjent i ten trzeci. Ten trzeci to jest taka instytucja, nazywa się Narodowy Fundusz Zdrowia. I ten trzeci będzie musiał powiedzieć, czy zgadza się na leczenie, czy się nie zgadza na leczenie. Kto jest tym trzecim? Ten trzeci nie jest lekarz, bo w Narodowym Funduszu Zdrowia nie pracuje za dużo lekarzy, jeżeli już to emeryci, oni są głównie od kontrolowania, a nie od stwarzania procedur. Ten trzeci to nie jest pielęgniarka, bo tam też za dużo ich nie pracuje. Ten trzeci to jest urzędnik, a urzędnik, jak wiecie, wie wszystko najlepiej. On wie. I w związku z tym, że on wie, to on potrafi powiedzieć, ile powinna kosztować leczenie, procedurę wykonania taka, a ile taka. Jakoś tak się dziwnie składa, że tam, gdzie pojawiają się różnego rodzaju, ale bym powiedzieć nawet kombinatorzy, gdzie rzeczywiście się zarabia, to tam urzędnicy lepiej płacą, bo wiedzą. I podzielili nas na dwie grupy. Tych pacjentów, które mają, pacjentów nie tych chorych, czy tych pacjentów, którzy mają schorzenia do wykonania procedury rentowne i nierentowne. Nierentowne do kolejki, rentownych dziwnym trafem do prywatnej ochrony zdrowia. Widzimy, że ta instytucja musi skończyć swoją egzystencję, czyli musi przestać istnieć, bo ona przestała spełniać rolę strażnika naszych pieniędzy, stała się po prostu rozdawnikiem, rozdawaniem tych pieniędzy po uważaniu. Nie obchodzi ją apel dyrektora szpitala. Przecież dyrektor szpitala wie, ile mniej więcej kosztuje jego szpital. Ja rozumiem, że on może powiedzieć, że tam lekarze zarabiają trochę za dużo, ale nie obchodzi to ta opinia, bo i tak urzędnik, jak przyjdzie na tak zwany konkurs ofert negocjacji, przyjdzie dyrektor szpitala i tak urzędnik, który jest politologiem, filozofem, jakimś tam powiedzmy inżynierem, wie lepiej. Jeżeli tu są ci ludzie, którzy negocjowali, to wiedzą, że tak jest. I może cię żyły wypluwać i tłumaczyć, że jest inaczej, i tak urzędnik wie lepiej, bo on wie już przed tym konkursem ofert, że i tak więcej nie ma. A jak nie weźmiecie, to nie macie nic. Tą instytucję musimy niestety zmienić. Tym bardziej ją musimy zmienić, że ona już nikogo nie słucha. O ministra nie słucha. Premiera nie słucha. Ludzi nie słucha. Dyrektorów, lekarzy nie słucha. Rządzi się sama. Rządzi się sama. Mało tego, zaczyna ustanawiać własne prawa. Bo to ona określa, czy pan może przyjść do konkursu, czy nie. Czy nie jest jedno łóżko za dużo, czy nie. Do czego taka instytucja skłania? Ano skłania tych drugich do oszustw. No bo ci tam dopisują wszyscy, nie? Że musi być 5 lekarzy specjalistów. Co mi przeszkadza? 5 pisano. Skąd? A tam pogadam Józek z tym każdy podpisze jakąś umowę i potem mamy lekarzy, którzy mają 15 etapów. Pewne kolejki do okulisty zaśnie. Kolejki do mamy, że musimy tak sterować przez określony czas polityką finansową państwa, żeby doprowadzić do 6 PKB na głowę do podstawowej skutki. Tak leczy Europa, ta średnia, nie ta bogata, ta bogata pan znaczy. Zrobiliśmy niewypaczalny błąd. Oglądaliśmy taki banalny sprawę. Pani leki w Polsce tym ludziom przeznaczają ogromne. W Polsce tych czasów, jakich teraz żyjemy, generalnie mówi się tylko o kręceniu lodów.
nie mówi się o służbie publicznej. Ja wiem, że to nie modne, ale w pewnych sektorach życia społecznego ta misja publiczna, to dobro publiczne musi być bezwzględnie szanowane i podkreślane. To jest edukacja, to jest opieka społeczna i to jest między innymi służba zdrowia. Ta opieka społeczna, widzicie, co się w Sejmie dzieje. Można wydać 50 milionów złotych na e-program dla dostarczyć darmowy internet dla bezdomnych. Nikt z bezdomnych nie ma iPada. W ogóle nie wiem, jak to uruchomić. 50 milionów wydano. Mało tego, teraz trzeba kupić te tablety im kupić. Mało tego, trzeba by te tak zwane Wi-Fi, czyli tam, gdzie się odbiera, za podmostem trzeba by to było nie zamontować, bo oni tam siedzą, albo przy pogłowie zimnie, bo gdzie? 50 milionów złotych na e-program dostępu do internetu szerokopasmowego dla niewidomych, dla bezdomnych. Europa nie chce zarabiać na zdrowie. Musi te pieniądze, które przeznacza, racjonalnie wykorzystywać. Nie dla lekarza, nie dla pielęgniarki, tylko dla pacjenta. Bo po to te systemy są stworzone. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do pytań. Pamiętam, z dawnych lat był taki system kontroli społecznej. Polegał on na tym, że była prowadzona ulga zdrowotna, która dawała szansę tej kontroli społecznej, polegającej na tym, że mogłem iść do lekarza, wziąć od niego rachunek, a tym samym go kontrolowałem. Był dostęp, powodowało to, że ten lekarz musiał się rozliczyć, odprowadzać podatek. A ja miałem szansę to odliczyć sobie od podatku. W tej chwili ta ulga już w ogóle nie istnieje, o ile dobrze pamiętam. Czy Państwo nie powinniście zwrócić uwagę na fakt, żeby taką ulgę wprowadzić i na przykład zwiększyć tą kwotę do 1000 zł? Byłaby to taka szansa, że obywatel miał pewne pole do popisu i byłby niezależny zarówno od Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i od samego lekarza, a dawałoby to pewną kontrolę i swobodę działania danego obywatela. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest w ochronie zdrowia. W ochronie zdrowia przede wszystkim jest jeden bardzo ważny czynnik, który właściwie uniemożliwia kontrolowanie lekarza przez pacjenta. Głupio, nie? Bo można być zadowolony lub nie. Czy pan, który miał operację ślepej kiszki i pani również, była zadowolona czy nie? Tak, bo wróciliśmy do zdrowia. Natomiast jeden namieszał strasznie w tych jelitach, a drugi mniej. My tego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować procesu leczenia, ani procesu później jakości zdrowienia, w związku z tym my możemy tylko powiedzieć, czy nam się podobało, czy nie. Nie jesteśmy tak jak wsiąść do auta, pojechać, zobaczyć, czy on jedzie szybciej, wolniej, czy lepiej spędzać i tak dalej, ponieważ jest tak ogromna nierównowaga informacji. Pomysł z finansowaniem przez wojewodów tylko tak. Kto to będzie robił u wojewodów? Trzeba stworzyć odpowiednią komórkę PION, czyli kto najprędzej zostanie przeniesiony? Ludzie z NFZ-u. I mogę się założyć o grube pieniądze, że tak się stanie. Najbardziej, że tak powiem, butni, mający siłę przebicia i będący z daną opcją, która w tym momencie u tego wojewody będzie rządzić. Tak to się zawsze odbywa. Tego się nie wyzbędziemy, tak jest na całym świecie. Teraz, jak się obronić, żeby ten wojewoda uczciwie rozdzielił pieniądze, a nie poszedł po linii partyjnej, że tam, w tym szpitalu, to nie mamy swojego dyrektora, to dostanie po kulach. Nigdy pan tego nie jest w stanie, ani żadna inna, żadna opcja polityczna przed tym się obronić. To nie może być tak, że lekarz pracuje i publicznie, i prywatnie. W klasycznym ubezpieczeniu niemieckim, jeżeli lekarz jest lekarzem, tam się to nazywa Krankenkasse, czyli kasy chorych, nie może w żadnym wypadku prowadzić praktyki prywatnej. Dzisiaj w Polsce jest 2 lekarzy na 1000 mieszkańców. Plasuje nas to na bodajże 4. miejscu w świecie,
po Republice, przepraszam, po Chile, po Korei Południowej i po Turcji. I moje pytanie zdąża do czego? Czy jest pomysł na to, jak zapobiegnąć temu procesowi, bo Niemcy czy Skandynawowie zaimportują jeszcze w dalszym ciągu pewną część naszych lekarzy, natomiast my obawiamy się, że już nie będziemy mieli skąd importować i tu jest konieczny pomysł, żeby wyprzedzić ten proces i spowodować to, żeby był dostęp do studiów medycznych czy specjalizacji sprawniejszy, szybszy i tańszy, żebyśmy ubiegli te niedobre sytuacje. W związku z tym, jaka jest jedyna sprawa, to pewnie jest zwiększenie naboru na studia. I z tym jest ogromny problem, bo to są pieniądze. Spróbowano studia skrócić o jeden rok, prawda? Czyli upraktycznić, uzawodowić te kształcenie teoretyczne. Nie wiem, ja jestem lekarzem starej daty, więc trochę mi trudno, mam... Pierwsze stwierdzenie. Kadry lekarzy brakuje. Kadry pielęgniarek brakuje. Ostatni raz w roku 92 było składane sprawozdanie do ministerstwa, składał się dwa razy, jak w danym terenie wygląda zabezpieczenie kadry medycznej w poszczególnych specjalizacjach, ile jest w tych grupach zawodowych lekarzy, którzy mają 5 lat przed emeryturą i w wieku emerytalnym, i na tej podstawie Ministerstwo Zdrowia planowało miejsca specjalistyczne, specjalizacyjne. I jeszcze dokładnie z ukierunkowaniem na określone województwo. I wtedy można powiedzieć, że zabezpieczenie lekarzy specjalistów było prawidłowe. Ostatni raz takie sprawozdanie było robione w 1992 roku, jak zaczęła funkcjonować ustawa numer 191 z 91 roku, kiedy zmieniał się troszkę już ten system opieki zdrowotnej. Może warto byłoby wrócić do tego, żeby te potrzeby ocenić. Że skoro Narodowy Fundusz wie i narzuca wszystko, to ten Narodowy Fundusz musi przestać istnieć. Musimy tego wszechwiedzącego partnera wygonić z systemu opieki zdrowotnej. Ten system on musi, i to jest element również, proszę Państwa, psychologiczny. Ludzie muszą odetchnąć. Pan minister powiedział, że my jesteśmy w takim systemie, który nam narzuca wiele rzeczy i my musimy się temu systemowi podporządkować. Więc nasze postępowanie jest też ograniczone. Wcale nieprawda, że lekarz POZ-u może wszystko. Że może dać skierowanie tam, gdzie pacjent sobie życzy. My mamy narzucony kontrakt z Narodowym Funduszem. Nie możemy wyjść poza, bo inaczej uderzymy w samą swoją instytucję. Niedofinansowanie do szpitali, przynajmniej mówię m.in. o naszym podwórku, budzi wiele problemów społecznych, bo ta dysproporcja wynagrodzeń, tak jak pan senator wspomniał, że profesor Z w dochodach ma 1 000 000 złotych rocznie, a pielęgniarki czy pracownicy, którzy są średniego personelu zarabiają, można powiedzieć, najniższe, jakie tylko można zarabiać. I tutaj z tego powodu również się procesy takie społeczne, spory się toczą. I o ile powiat pewnie, bardzo słaby jednak finansowo, ja mówię, jednostka samorządu terytorialnego nie poradzi sobie. Ona nie jest w stanie rocznie wydać takim chociażby rybniku, w którym ja jestem, jest to prawda szpital wojewódzki, po to, żeby wymienić sprzęt. No to trzeba rocznie 10 milionów. No to pokażcie mi samorząd, który dźwignie kilka milionów tylko na wymianę sprzętu, tylko na sprawy remontowe, ponieważ to tego nie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. On płaci za leczenie. Remonty, sprzęt, bo ma być. Nie interesuje. Sądzę, że trzeba też zabiegać o te pieniądze. A z drugiej strony...